witam Was bardzo serdecznie już wieczorową porą, jest przed godziną 18. My jedziemy teraz na zbieranie dyni na Tully's Farm. Tym razem właśnie zdecydowaliśmy się na to wieczorne zbieranie. Bardzo fajne miejsce, ja jestem ciekawa, jak to wygląda z tymi oświetleniami. W tamtym roku było trochę inaczej. W tym roku też się przygotowaliśmy, wszyscy mamy kalosze, bo jak pamiętacie, chociaż nie wiem, czy widzieliście tego vloga, ale jeśli nie, to serdecznie Was zapraszam. Podlinkuję Wam gdzieś tutaj u góry. Ale było tak bardzo błotno, że no wszyscy byliśmy po kolana uciosani błotem, a teraz jesteśmy już przygotowani, mamy buciory, które powinny nas chronić. Dzisiaj jest troszeczkę chłodniej, jest naprawdę chłodny dzień, rano było około 8 stopni. Ja już jestem też trochę padnięta, w pracy byłam do południa, a później no oczywiście siedziałam z Elą, trochę się bawiłyśmy, później przygotowywanie obiadu, domowe obowiązki. O 15 dyskoteka, która się skończyła o 5, no i teraz jedziemy właśnie na to zbieranie dyni, więc bardzo długi dzień, no ale myślę, że damy radę i będziemy się wszyscy bardzo dobrze bawić. Ja zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oh, my watermelon with a laser. On the nose. Hi. Hiya. Is that including the pumpkin, or we need to pay separately? Oli, zobacz rozmiar tej dyni! So big! Biała dynia. Wow! Shall we take a pumpkins later at the end?
Oh, sorry. Pumpkins are everywhere. Oh, look at that. Podoba ci się? Yeah. Ela! Ja mam na sobie swoją halloweenową bluzę. A teraz i tak nie zobaczycie. Ale miałam ją na dyskotece i no niezłą frajdę. To zrobiło dzieciakom, bo świeciłam się w ciemnościach. Ale było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dawno się już tak nie wytańczyłam. Całą godzinę spędziłam z dzieciakami na tańcach. Teraz przyjechaliśmy na Dynię. Utknąłeś? Co się stało? Dynia cię zaplątała? No daj rękę. Cofnij się. Cofnij się do tyłu. No Oluś, bo się przewrócisz. Powiem wam, że bardzo mi się podoba. To doświadczenie zbierania dyni w nocy jest zdecydowanie fajniejsze. Bardzo dużo jest takiego, wiecie, oświetlenia w lesie. Są też skeletony, są gnomy. Wiem, że tutaj są też organizowane takie jazdy dla dorosłych, że się siedzi na wozie nocą i właśnie przejeżdżają przez ten las i wychodzą różni aktorzy i straszą. Więc niesamowite doświadczenie. Ja bym chciała też spróbować, no ale... Chcielibyśmy gdzieś oddać pod opiekę nasze dzieci. O, oh, wow. Ela, podniesiesz? Ela is trying to lift up the pumpkin. Ela próbuje udźwignąć dynię. Jest niesamowita, naprawdę. O, oh, wow. Ciężkie? O, zobacz, Ela znalazła taką w swoim rozmiarze. Oluś, tu są takie mniejsze. A zobacz tą białą.
Ja serdecznie polecam, jeśli mieszkacie w Londynie czy w okolicach Londynu, no to warto jest przyjechać. Myślę, że to jest jakaś godzina drogi od Londynu, jeśli nie mniej, ale na pewno fajne doświadczenie. Ja gdzieś mogę mieć jeszcze czarną farbę na twarzy, bo byłam kotkiem na imprezie halloweenowej. Hej, Ela! You having fun, Ela? Cheese! 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 Daddy, you having fun? Yeah! Fajne jest też światło do nagrywania przy okazji. Przydałoby się mieć takie w domu. No ale niestety, chyba zmora każdego youtubera to oświetlenie. Jak nie ma światła, to źle. Jak jest słońce, to też źle. A jeszcze jak się chowa za chmury i się przesuwa, to już w ogóle. Dzisiaj właśnie tak nagrywałam dla was końcówkę tego drugiej części filmu. Ale malutką znalazłeś. Pokaż ją tutaj. Przywitasz się ładnie po polsku? Cześć. No super. Pójdziemy za chwilkę coś zjeść, może się czegoś napić. Ela się przespała chwilę w samochodzie, więc jest lepiej, bo tak naprawdę już nie jest zmęczona. I myślę, że niedługo, jak tylko dojedziemy do domu, to pójdzie spać i się wyśpi. Ale będzie okej. No naprawdę bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję przyjechać. Bilety nie kosztowały aż tak dużo, chyba 8 funtów od osoby. Troszeczkę droższe są na ten wieczorny seans, aniżeli na ten w ciągu dnia. Niesamowite są miejsca do robienia zdjęć. Jeśli macie Instagram, no to też polecam przyjechać i zrobić takie zdjęcia. Tak samo było na tym polu lawendy, na którym byliśmy w tamtym roku. Też było mnóstwo takich miejsc. No tutaj jest niesamowite doświadczenie. Ja bym zdecydowanie chciała spróbować też tego dla dorosłych. Tymi, wiecie, aktorami straszącymi w krzakach. Fajne doświadczenie na Halloween, więc zdecydowanie fajnie by było to też nagrać. Chociaż nie wiem, bo mam słabe nerwy na takie strachy. Byłam kiedyś w Londynie w London Dungeons. I no, nie na moje nerwy, trochę się bałam, ale fajne doświadczenie, tak wiecie, na raz. A tutaj są ceny dyni, więc widzicie w jakim rozmiarze i oni też tak mierzą. Przy samej kasie mają takie po prostu okrężne jakby koła, które przekładają przez rozmiar dyni i wtedy wyceniają taką dynię. Zobaczymy, na jaką my się zdecydujemy, ale na pewno coś dzisiaj kupimy. Thank you.
Zobacz, Oli, rozmiar ten dyni. Większy niż twoja głowa. Do domu. Nie mieliśmy super ubaw. Wywaliliśmy się oczywiście też kilka razy przy robieniu zdjęć. Super są dekoracje, naprawdę warto obejrzeć. Już nawet nie wiem, jak mam stanąć, żeby mnie było widać. Ale tak, mam nadzieję, że troszeczkę chociaż udało mi się dla was nagrać i pokazać. Jeśli wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję, a my będziemy nakręcać dla was więcej. Dzięki, pa!